Za górami, za lasami istnieje mała zatoka. Zatoka, której zagęszczenie wysp jest tak ogromne, że są one ułożone niemalże na kupę. I to właśnie dzięki temu rzadkiemu zjawisku geologicznemu owa zatoka otrzymała jakże wdzięczną nazwę Zatoka Kupy Wysp. W Zatoce Kupy Wysp umiejscowiona jest jedna bardzo, bardzo wyjątkowa wyspa. Wyspa Kloca. I to właśnie dzięki tej wyspie będzie ta historia. Historia wydalenia dwóch zacnych niewiast na wyspę Kloca.